dobry wieczór. Obok mnie Janna Rudenko. Dzień dobry, witam. Najlepsze na koniec się zostawia, dlatego Asia jaka... Najbardziej uśmiechnięta. To zdecydowanie. To potwierdzam całym tutaj swoim jestestwem, że najbardziej uśmiechnięta. Uśmiechnięta mimo przegranego meczu derbowego. Znaczy, powiem szczerze, że ten mecz, raczej my się spodziewałyśmy, że nie będzie lekki, że będzie ciężki. To też świadczy o tym, że grałyśmy w pierwszej rundzie. To tak samo nie było łatwo, dziewczyny nam nie odpuściły. Nie zmienia faktu, że u nas też był problem taki, że przed meczem dużo dziewczyn było chorych. Mhm. I jakby wszystkie po kolei, łącznie ze mną, wracamy po chorobie. Też miałyśmy mniej tych treningów, tego wszystkiego. No wydaje mi się, że to też miało duży wpływ na to, w jaki sposób dzisiaj się prezentowałyśmy. No nie zmienia faktu, że no oczywiście przegrana no jest dla nas w tym momencie tak naprawdę kubłem zimnej wody. Mamy nadzieję, że to będzie nasza jedna, jedyna przegrana, bo teraz czekają przed nami tak naprawdę najważniejsze rozgrywki, play-offy. No tak mam nadzieję, że po prostu teraz po prostu szybki wdech do przodu, zostawiamy to za sobą, wyciągamy wszystkie, że tak powiem, błędy, jakie popełniłyśmy, byle tego nie robić już później, no i byle do przodu. To jak najbardziej słuszna postawa, ale mi się wydaje, że to był taki może kubełek zimnej wody, nie takie bardzo duże znowu wiadro, bo... Jeden punkt, tak? No właśnie. I myślę, że napędziłyście sporo stracha, bo zwłaszcza trzecia kwarta w waszym wykonaniu była bardzo, bardzo dobra i niewiele zabrakło, żebyście w tej końcówce to wybyły górą. Znaczy, takie mecze też świadczą o naszej sile, naszego zespołu, jak że tak naprawdę grałyśmy też bez podstawowych zawodniczek tak naprawdę i pokazałyśmy na boisku, że nieważne, czy jest się z pierwszej, czy z drugiej piątki, każda, która wychodzi na boisko, zostawiała dzisiaj serducho, dawała tyle, ile mogła siebie i tak naprawdę o tym też świadczy wynik. Fakt faktem, przegrałyśmy w ostatnich sekundach tak naprawdę, ale to jest, czasem to jest tak, że albo się uda, albo nie po prostu. No wyszło jak wyszło, no jeden punkt zdarza się po prostu, wypadek przy pracy, ale... Ja uważam, że po prostu my jako zespół i tak w dalszym ciągu jesteśmy razem. Wydaje mi się, że jest taki smutek, wiadomo, było blisko, ale no niestety. Ale mi się wydaje, że po prostu to nie jest coś, że będziemy jakieś załamane, będziemy to przeżywać i tak dalej. Było, minęło, jedziemy dalej, bo teraz najważniejsze rozgrywki przed nami i na tym tak naprawdę będziemy się teraz skupiać. To kończy się piękna seria, to ten licznik się zatrzymał na 22 aż meczach wygranych z rzędu. To jest niesamowity rezultat i piękny. Jakie to uczucie być częścią, współautorką takiej serii? Ja powiem szczerze, że to jest coś fantastycznego. Ja się nie spodziewałam w ogóle, że, no, że tak powiem, będąc tyle sezonów, coś takiego doświadczę i będę generalnie częścią tego, jak i inne dziewczyny. I powiem szczerze, że nie jestem w stanie tego określić słowami. Ja mam nadzieję, że dalej będziemy mieć to pasmo zwycięstw i po prostu osiągniemy cel, jakim jest awans do Ekstraklasy. Trzymam za to mocno kciuki. Ta liczba 22 też ma taką jeszcze kolejną symbolikę i też wiążącą się z miłym wydarzeniem, bo po 22 latach wy jako Polonia, jako sekcja koszykówki żeńskiej wywalczyłyście prawo do udziału w turnieju finałowym o Puchar Polski. Czy gdzieś tam już, gdzieś tam się to przewija w waszych, nie wiem, rozmowach? Gdzieś tam już troszkę się napędzacie, czy to jeszcze za wcześnie? Powiem szczerze, że w zasadzie to nie. Jedyna była, poszła tylko taka informacja, że no wiadomo, że jeżeli się dostało, no to było ogromny dla nas taki sukces i było tak wow, ekstra dla niektórych, łącznie ze mną osób, jest to pierwszy raz będziemy brać udział w takim wydarzeniu, co jest naprawdę, no wydaje mi się, że czymś takim, co będę później opowiadać innym. Tak, no wiadomo, nigdy nie wiadomo, jak się potoczą te mecze, a może nam się uda, kto wie, trzeba wierzyć, jak wiara to jest naprawdę moim zdaniem największą siłą zespołu, jeżeli zespół trzyma się razem i razem jesteśmy na ławce i na boisku, to naprawdę można zdziałać cuda i nieraz to wiele zespołów, które były o wiele, że tak powiem, na papierze wyglądały na słabsze, potrafiły wygrywać mecze. Powiem szczerze, że na razie, na ten moment nie rozmawiamy na ten temat i nie jest to temat przewijany w tym momencie, ponieważ jest to taki dla nas bonus, z którego skorzystamy. Taka można powiedzieć, no nagroda tak naprawdę. No wiadomo, że naszym głównym celem są play-offy, ale wydaje mi się, że im bliżej będzie wydarzenia, to tym po prostu będziemy o tym wtedy rozmawiać. Jasne. Ale to pytanie to raczej do trenera głównego, trenera Gordona. Chociaż powiem ci tak, po wysłuchaniu ciebie, myślę, że gdyby była potrzebna mowa motywacyjna przed tym pierwszym meczem z Bydgoszczą, to jak najbardziej się za to nadajesz. Powiem szczerze, że wydawało mi się, że mam zerowy talent do wystąpień publicznych, ale staram się, rzeźbię jak mogę. Jest dobrze, tak w mojej oczywiście skromnej ocenie. Jeszcze zapytam, bo pokusiłeś gdzieś tam o takie
podsumowanie tej rundy czy tej serii zwycięstw w wykonaniu zespołu. A jeszcze zapytam, jak ty ze swojej perspektywy, jako Asia Rudenko, oceniasz tę rundę? Bo ona gdzieś tam dla ciebie była przerywana jakimiś takimi różnymi kłopotami zdrowotnymi. Jak to wygląda z twojej perspektywy? Znaczy, powiem szczerze, że przez to, że właśnie niestety złapało mnie kilka razy choroby i to nie było na kilka dni, tylko na 3 tygodnie, no to wiadomo, spadek formy, spadek generalnie też taki mentalny i to ma ogromny wpływ, ale powiem szczerze, że no, było mi trochę dość ciężko wrócić i najgorsze to jest znowu wyrobienie tej takiej formy po prostu do grania i do dłuższego wytrzymania na boisku, by utrzymać tą samą formę, 100% oddania siebie. Ale no, tak naprawdę, no co mam zrobić? Tak naprawdę muszę zacisnąć zęby i brać się do roboty, ponieważ z mojej perspektywy to bardziej wygląda tak, że wiadomo, jeżeli wychodzę na boisko, to czy dostaję 2 minuty, czy 5 minut, staram się dać i być tą wartością dodaną, ponieważ każde punkty, każde zebranie piłki to jest w dalszym ciągu progres dla nas ku wygraniu meczu. No to trzymam kciuki, żeby to odbudowywanie formy rosło, bo przed wami też już wkrótce pierwsza runda play-off, a w niej SMS poza koszłomianki. Znowu się spotykamy. Z Zuzanną, młodszą siostrą. Tak, no jeszcze jakby ja nawet jeszcze nie wiedziałam, a ona już do mnie dzwoniła i mówiła, o, gramy znowu, a jak to? O, no to ciekawie. No zapowiada się ciekawy mecz, ponieważ no SMS to już nie jest ten sam SMS, co było w rundzie zasadniczej. Także wydaje mi się, że na pewno nie będzie łatwo i na pewno tego zespołu nigdy nie należy moim zdaniem ignorować. Zawsze trzeba podejść tak, jakby się grało, no akurat my jesteśmy liderkami, ale jakby się grało z najlepszym zespołem w danej tabeli. Moim zdaniem trener Gordon oraz trener Rozwadowski będą mieć na nas super pomysł, jak nas ustawić, jak zrobić, by wygrać mecz. Także zobaczymy. Ale moja siostra, no to wiadomo, tak samo będą się przygotowywać. Na razie jeszcze na ten temat nie rozmawiałyśmy, ale prawdopodobnie no jak to siostry, tak staniemy naprzeciwko siebie. No i powiemy sobie, niech wygra lepszy. A to jest jakiś taki jeszcze troszkę tam dodatkowa motywacja właśnie, że tam, że... Oczywiście, to zawsze będzie. To jest jakby podwójna motywacja, ale to nie jest motywacja taka negatywna, tylko bardziej pozytywna, żeby jednak powiedzieć, mimo wszystko, no ja się przyznam szczerze, że jak moja siostra gra, to nieważne, czy jesteśmy przeciwko sobie, czy gramy, czy ona gra mecz z innym zespołem, ja je zawsze dopinguję. To jest po prostu siostrzana miłość i ja tego nie potrafię przeskoczyć, także, także zawsze to nam towarzyszy, ale wiem, że ona ma tak samo. Okay. W tym roku Zuza robi maturę, czyli co, jest szansa, że w przyszłym roku to już po wspólnym herbem będą występy? Powiem szczerze, to by była znowu nowy rozdział, nowe doświadczenie dla mnie i dla niej. No ciekawe, wydaje się, że byłoby naprawdę dość ciekawie, ale musimy zobaczymy też do końca, jakie ona ma plany, ponieważ ta decyzja to będzie jej indywidualna decyzja. Ja ją oczywiście zachęcam, mówię jej, jakie ma możliwości, ale uważam, że ona podejmie słuszną decyzję, w końcu jest już dorosła. Przynajmniej według dowodu osobistego. Ale wiadomo, no dla mnie zawsze będzie dzieckiem, no, ale no zobaczymy. Agatko, mam nadzieję, że przyjdzie do nas, no cóż, wstanie z grazem koło mnie następnym razem i będziemy razem się produkować. Bardzo czekam na ten moment. Pozdrowienia też oczywiście dla Zuzy i dla rodziców, którzy wiem, że was oboje, bo obie, przepraszam, bardzo, bardzo wspierają. Także dla nich też serdeczne pozdrowienia przy okazji i dziękuję bardzo za rozmowę. Wszystkiego dobrego, zdrówka, odbudowy formy i dla zespołu też, oby tam jak bardzo najlepiej się wiodło. Dziękuję za wywiad. Ja również chciałabym pozdrowić oczywiście rodziców, wszystkich, oczywiście przede wszystkim wspaniałych kibiców, którzy mocno trzymają za nas kciuki, zawsze wspierają nas i to jest naprawdę coś fantastycznego, co też się nie da określić słowami, naprawdę jesteście najlepsi. Specjalny buziak dla was. Od Asi Rudenko, ode mnie też wielkie dla was podziękowania. Oczywiście też jestem kibicem, ale... To mi się dostało co nieco więcej, także... Pozdrawiamy serdecznie i również jeszcze miasto stołeczne, jakże nam serdeczne, bardzo. Miasto stołeczne Warszawa, które współfinansuje przygotowanie i udział koszykarek SKK Polonia Warszawa w rozgrywkach pierwszej ligi koszykówki kobiet. Bardzo dziękujemy za to wsparcie. Dziękujemy. Piękne dzięki. Dzięki, Rudzi.